Witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Przyszła mi taka inspiracja, by spróbować porozważać z wami, czy łatwo jest wybaczyć sobie, pokochać siebie i pokochać życie. Czy jestem w stanie z entuzjazmem i radością rozpoczynać każdy dzień? Trudne pytania trochę, nie? I tak sobie myślę, czy ja już całkowicie i do końca wybaczyłam sobie. Czasami pracuję w różnych tematach, bo ja nadal pracuję cały czas nad sobą. To gdzieś jeszcze pojawia się jakby takim schowane gdzieś nieprzebaczenie. To nieprzebaczenie przejawia się czasem uczuciem poczucia winy. Ono nie jest cały czas, ono nawiedza. Ja wiem też, że trzeba się przyjrzeć temu, skąd to poczucie winy jest, z czego wypływa. Często jest też tak, że poczucie winy przejmujemy od swoich rodziców, najczęściej od mamy, już w łonie. Kiedy jesteśmy w łonie i jesteśmy dziećmi, powiedzmy, z tak zwanej wpadki, czyli niezaplanowanymi i dziećmi niechcianymi. Dziecko, którego rodzice rozważają, bądź jedno z rodziców, usunięcie, czyli tak zabicie tego dziecka, ale to dziecko z jakichś powodów się urodzi jednak, to towarzyszy mu wina, poczucie winy. Ono nie wie, dlaczego jest to poczucie winy, bo nie pamiętamy z czasu pobytu w brzuszku mamy, porodu, tego pierwszego czasu. A więc, jeżeli to było trudne, to było ciężkie, to było ciężar dla mamy, dla rodziców, to my czujemy się winni podświadomie i nie możemy sobie przebaczyć. Często też nie sięgamy wyżej, więcej, bo czujemy się niegodni i że nie zasługujemy. Bo poprzez to, że my przyszliśmy na świat, nasza mama albo tato nie mogli realizować, powiedzmy, jakichś zadań, planów, marzeń. Później dorastamy, idziemy do szkoły, lata młodzieńcze, zakładamy rodziny lub nie, ale dzieje się coś w naszym życiu i nazwijmy to tak, że robimy jakieś złe uczynki. I później, kiedy trafiamy na drogę budzenia, jest nam trudno to zrobić. Ja nie mówię, że każdemu. Mi było trudno. Ja
początki, kiedy miałam zobaczyć siebie i żeby sobie wybaczyć, takie techniki na początku były, popatrzeć sobie w oczy, to po pewnych próbach udawało mi się zobaczyć siebie jako istotę, ale długo nie mogłam zobaczyć swoich oczu, żeby mnie spojrzeć i sobie wybaczyć. Także tak, to była jedna z trudniejszych rzeczy, tak jak powiedziałam, nie wiem, czy wszystko do końca, bo to czasami wydaje się, że już jest jakiś tam spokój i że już wydaje się, że jest popracowane i wybaczone. Jednak czasami sytuacje pokazują, że jeszcze nie do końca. Ale już teraz nie presuję siebie, nie popędzam siebie. Już teraz mam pełną świadomość, że ta praca jest na całe życie, że zawsze będzie coś do zrobienia. A więc myślę, że w dużej mierze pokochałam siebie, pokochałam życie, tak, kocham życie. Kocham życie i to trudne, i to miłe, i mniej miłe. I nie wiem, jak jeszcze to nazwać. Tak, to wszystko jest częścią. Miewam też trudne chwile, które akceptuję, że one są. Tak, one są. Na początku to było mi trochę trudno. Wydawało mi się, że ja tak sobie popracuję, powybaczam, porobię i usiądę i będę mogła sobie spokojnie i szczęśliwie żyć. I kiedy przychodziło mi coś do zrobienia nowego, kiedy wychodziło, to byłam na to zła. Jejku, jeszcze to mi tego życia nie starczy. Ja tylko będę wydawać ciągle pieniądze. Na jakieś sesje, na jakieś oczyszczania, na coś, kursy, szkolenia. To nic życia nie będę miała. A później zrozumiałam, że to jest droga. Że to się tak nie da przerobić temat mamy, taty, relacji tu. Kiedy pracujemy w jakimś innym temacie, z mojego doświadczenia zawsze zatoczymy koło i wrócimy do domu. Jest jakiś wzorzec, jest jakiś program, przekonanie, które wzięliśmy z domu i ono się odzywa. Czy w temacie obfitości, relacji, związków, finansów, to się odzywa. Jakie przekonania i stosunek do pieniędzy był w twojej rodzinie? Taki będzie twój stosunek, dopóki tego nie uzdrowisz, ponieważ rodzice są, o tym się często mówi, jak bogami dla nas. Dziecko pierwsze, kogo widzi, to widzi mamę i tatę. Pierwszą widzi mamę, która karmi go piersią, przytula. I ta mama jest tym całym światem. Za chwilę widzi tego tatę. Czasami zdarza się, że nie. Z różnych powodów. Czasami jest też oddzielone z mamą i to później ma swoje konsekwencje. A więc pokochałam, że tak powiem, życie. I właściwie to, jak ja bym to nazwała, ja jestem ogromnie wdzięczna za swoje życie. Jestem wdzięczna za to, że ja mogę pojechać na przykład, pomijając ten czas teraz, tych izolacji, tych różnych tam sytuacji, które są, ale od lat ciężko pracowałam w opiece ludzi starszych, chorych, ale mogłam dzięki temu
jeździć na oczyszczanie organizmu, na kursy, szkolenia, oczyszczać swoją podświadomość, pracować z podświadomością, szkolenia różne robić, by móc teraz na przykład pomagać innym ludziom. Także to, co czasami złości i wydaje się złe, po czasie okazuje się jako dobre, jako to, że nam to sprzyja. Także nie było łatwo mi wybaczyć sobie i nie wiem, czy do końca wybaczyłam, bo też jakby nie wszystkiego jestem świadoma. Nie znam jeszcze całego banku i chyba nie poznam informacji, zasobów, które ma moja podświadomość. Ale udało mi się już uzdrowić dosyć dużo. Tak jak powiedziałam, z choleryka, osoby popędliwej, niespokojnej, niepotrafiącej czekać w kolejce, czy na poczcie, czy w sklepie, czy do lekarza, gdzieś wciąż się spieszące, nie wiem po co, mogłam przejść dzięki tej pracy w osobę spokojną i zrównoważoną. To uważam za swój sukces. Za swój sukces uważam zejście z palenia papierosów. To było trudne. 30 lat paliłam papierosy. Więc to też uważam taki pokonanie siebie, że tak powiem, to jest takim dużym sukcesem. A więc jak nie kochać życia, jeżeli świadomie potrafię wziąć oddech i zachwycić się prostymi rzeczami. Jeżeli potrafię siedzieć w pociągu i obserwować ludzi. Czasem słyszę, co mówią, jak rozmawiają. Staram się i w dużej mierze mi się to udaje nie oceniać tych ludzi. W tym momencie właśnie praca między innymi trwa w tym kierunku, żeby nie oceniać drugiego człowieka. Zrozumiałam bardzo głęboko, że każdy ma swoją drogę, każdy ma swoje zadania i doświadczenia i przejawem pokory jest dać prawo drugiemu człowiekowi doświadczać, bo takie prawo dał mu Bóg. Prawo wolnej woli, prawo doświadczeń i odpowiedzialność. Jeżeli my za dużo pomagamy innym ludziom, chcemy przeżyć w cudzysłowie życie za nich i pomóc, i to nam spędza sens powiek, to już nie jest zdrowe. Pozwól sobie, pozwól innym ludziom, pozwól swojej rodzinie, swoim dzieciom, jeżeli już są dorosłe, żyć po swojemu. To nie jest łatwe, bo jesteśmy nauczeni z domu, że musimy się, tak często słyszę od ludzi, że musimy się o swoje dzieci martwić. No jak? O dziecku mam się nie martwić? Kiedy na przykład mówię, martwienie się to jest odbieranie siły. Wysyłamy martwą energię. Wielu ludzi nie zdaje sobie z tego kompletnie sprawy, bo martwienie się o innych, o dzieci, jest dla nich wykaźnikiem troski. Bo co innego troszczyć się o drugiego człowieka? To jest okej. Okay. A co innego martwić się. Może trochę jakoś poszło to w innym kierunku, ale jak zwykle
jak przychodzi inspiracja, żeby porozmawiać trochę z wami, to tak to właśnie idzie. Trudnymi etapami w życiu były utraty bliskich, utraty przyjaźni, nazwijmy to tak. Na dzień dzisiejszy już inaczej to rozumiem. Wiem, że i akceptuję. Wiem, że wszystko ma swój czas, że wszystko dzieje się po coś i dla czegoś. I ja to szanuję. Dlatego pozwalam moim dzieciom żyć po swojemu i doświadczać po swojemu. Pozwalam sobie też żyć po swojemu. Nie ingeruję w życie moich klientów, jeżeli decydują tak, a tak, to ja to szanuję i nie oceniam. To jest droga doświadczenia. Zdarza się, że za jakiś czas przychodzą i mówią: no miałaś rację, jednak mogłem czy mogłam wybrać tak i tak. Ja zawsze mówię: nie, nie mogłeś czy nie mogłaś, bo gdybyś mógł czy mogła, to byś to zrobił czy zrobiła. Po prostu potrzebowałaś tego doświadczenia. Coś, co ludzie nazywają błędami, ja nazywam doświadczeniem. Czyli potrzebowałam tego doświadczyć. Dużą pomocą i takim, jak to nazwać, zbliżenia się do Boga i do duszy było to, jak zrozumiałam, że wszystko, co się działo w moim życiu, było za zgodą i planem Boga i mojej duszy. Bo gdzieś też podświadomy okazał się lęk przed Bogiem, jak mówiłam, przed duszą. Ja myślę, że wielu z nas ma głęboko zakorzeniony ten lęk właśnie przed Bogiem, przed duszą. I ten etap pracy, pojednania z Bogiem, pogodzenia z Bogiem, no to trochę trwało. Relacja z Bogiem to też jest odbiciem relacji z tatem. Zależy, jaką mieliście relację z tatem. Tak będziecie wyobrażać sobie, czy rzutować na relacje z Bogiem nieświadomie. To się dzieje wszystko nieświadomie. Także to zajęło mi też trochę czasu. A więc czy dziś kocham życie? Tak, kocham życie i ze wszystkim, co się w nim wydarza. Miłe i niemiłe, to wszystko jest częścią. Ja powiem, że te trudne doświadczenia, bo one były i są, bo też się zdarzają, to chyba najwięcej uczą. Nie wiem, czy wam było łatwo tak przyjąć od kogoś, jeżeli ktoś mówi, no jeżeli tam na przykład zrobisz tak i tak, to ominiesz to i to. Ja gdzieś byłam taką osobą, która no musiała trochę po swojemu, ale to też oczywiście doświadczenie, więc pewne rzeczy mi się wydłużały, nazwijmy to tak. Ale udało się wiele rzeczy przejść i wprowadzić jako nową wersję siebie w życie. Także można sobie przebaczyć, można siebie pokochać, można pokochać życie. Jak u mnie przejawia się miłość do siebie?
Miłość do siebie przejawia się tym, że dbam właśnie o siebie, nie? Staram się na ile mogę dbać o swoje jedzenie, gotować sobie oczywiście proste potrawy z ominięciem mięsa, piję sok i mam możliwość jeszcze iść tu na termy i w przyszłym tygodniu do sauny dwa razy, bo już zamykają od 28. To jest dla mnie wyraz miłości do siebie. To jest dla mnie kochanie siebie, dbanie o siebie, zaopiekowanie się sobą, swoimi potrzebami. I jeżeli ja potrafię zadbać o siebie, pokochać siebie, to dopiero mogę to dać drugiemu człowiekowi. Cóż jeszcze mogłabym dodać? To taka jak zwykle spontaniczna u mnie rozmowa, która płynie. Jako przesłanie, bądź dobry dla siebie, dobra, życzliwy dla siebie, życzliwa. Kochaj, szanuj siebie. Taki, jaki jesteś, taka, jaka jesteś. Bo jesteś na wzór i podobieństwo Boga, który ciebie, mnie i to wszystko stworzył. A więc jeżeli myślisz, że jesteś niedoskonały, niedoskonała, to wiedz o tym, że po prostu doświadczasz na ten moment, jest tak, bo tak ma być. Wdzięcznym sercem dziękuję za wysłuchanie tych, którzy słuchają i tych, którzy wysłuchają później. I do następnego razu. Pa, pa.